Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, dzisiaj przy hortensjach. Ten film to będzie kontynuacja tego, jak obcinałem hortensję i pokażę Wam efekty tego cięcia. Ci, co oglądali mój film zimą o obcinaniu hortensji, to pamiętają, że obcinałem na dwa różne sposoby. Ci, którzy nie oglądali, zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. I teraz tak, spójrzcie, tu mamy hortensję. Ta jedna ma kwiaty większe niż moja ręka. Tutaj tego samego. I to jest hortensja, którą ucinałem na około 70 cm wysokości od powierzchni ziemi. Takie cięcie, tak jak Wam mówiłem już wtedy, powiem i teraz, powoduje, że po prostu kwiaty hortensji są o wiele większe. Jest ich mniej, ale jest ich o wiele, są one o wiele większe. Tutaj natomiast jest hortensja, którą obciąłem dość nisko. I spójrzcie, tych kwiatów jest bardzo dużo, ale są one drobniejsze. Te się mieszczą w dłoń, to jest jeszcze mniejsze, te są też takie malutkie. Teraz tutaj też są takie większe kwiaty. Tu jest hortensja, którą ciąłem też dość wysoko. I spójrzcie, że kwiaty też są dość spore. Tamte dwie akurat już były przycięte tak na przysłowiową butelkę. Tak więc widzicie, jak to wygląda. Widzicie, jakie są efekty. Jeżeli wszystko zależy od tego, jak obetniemy hortensję. Czy obetniemy wyżej, to będą większe kwiaty, ale będzie ich mniej. Czy obetniemy niżej, będzie więcej kwiatów, ale będą mniejsze. O te krzaki nie jest jakoś specjalnie tam dbane. W czasie upału były tylko podlane. A tak praktycznie nie było dawane im żadnego nawozu, niczego takiego. Dlatego też te krzewy nie są też jeszcze jakieś bardzo duże. No i one też nie są jakoś bardzo, bardzo stare. Jak już jesteśmy przy hortensjach, spójrzcie, jak odbiła borówka po obcinaniu. Również ona była dość mocno obcinana. Ci, którzy nie oglądali mojego poprzedniego filmu to o obcinaniu, to zapraszam do obejrzenia. On też był tak mniej więcej w styczniu lub w lutym, teraz już dobrze nie pamiętam. Ale spójrzcie, jest bardzo dużo młodych odrostów. Z ziemi zaczynają puszczać również młode odrosty. Tak więc starą borówkę udało się odratować, że ma bardzo dużo młodych odrostów i zacznie o wiele lepiej plonować. Tutaj spójrzcie też na te borówki. Z ich obcinania również był film nagrany. Spójrzcie, są ładne. Ładne odrosty. Może nie za dużo, ale tutaj są kolejne. Spójrzcie, jakie o wiele lepsze owoce, większe są. To jest też, nie wiem jaka to jest odmiana, na pewno nie jest to Duke, Chandler, ani Blue Crop. Dlatego te borówki nie są może jakieś spektakularnie duże. No ale są na pewno o wiele większe niż w zeszłym roku. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, do zadawania pytań w komentarzach i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.